Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Jack Smith. Takie było zacięcie, takie no i tak w sobie dziwnie wyszedł taki początek, ale dobra, zostawimy ten początek. Już się ogarniam, już tutaj poprawiam sobie brodę. Tak więc, jeżeli podoba wam się seria z gry Jack Smith, możecie zostawić łapeczkę w górę. Bardzo dziękuję za wszystkie łapki w górę i za wszystkie fajne komentarze pod każdym odcinkiem z tej serii. I tym takim dziwnym, pozytywnym wstępem zapraszam was na kolejny odcinek. Tak więc lecimy sobie dalej. Przyjmujemy tutaj standardowo zamówienia, za co skończyliśmy w tym samym miejscu, zaczynamy, na którym skończyliśmy, nie potrafię się wysłowić. Kami, 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 o kurdełę, co tu się wydarzyło niedobrego. Dobra, zróbmy ze stali, mam nadzieję, że stalowe broni jakoś dadzą radę. Kurde, naprawdę tu się dziwne rzeczy wydarzyły. Czego potrzebuję? Ciebie potrzebuję na pewno. Kamień, kamień, kamień. Kamienie, kamienie potrzebuję, kamienie, kamienie, kamienie. Dobra, o kurde, żadna z tych broni nie jest quality. Zrobimy miecz, odblokujemy sobie drugą statystykę tego miecza, może coś fajnego nam poleci. Zobaczmy w sklepie, kamienie i gwiazdę i te takie bzi zakręcone. Ja potrzebuję. I potrzebuję jeszcze, dokładnie mówiąc, nie wiem w sumie czego potrzebuję. Może do strzał troszkę? 3 dodajesz tylko, to za mało. 3 to jest za mało, ja potrzebuję tutaj zdecydowanie więcej. A coś do kamienia? Kamień? Ej, no bez kitu, nic nie daje do kamienia. Guards. Weźmy to. Jest, ty dajesz do kamienia, spoko. To się nam przyda. Dobra, leaf shop i lecimy. Lecimy, dobra, robimy miecza. Miecza oczywiście robimy z... niech będą kryształy. Yolo miecz, to będzie po prostu yolo miecz i tyle. Postaram się to zrobić teraz szybko. W ogóle dzisiejszy odcinek będzie troszkę dłuższy niż poprzedni. Dzisiejszy odcinek chciałbym zrobić takie 3 dni. 3 dni właśnie w Jack Smithie. Zobaczymy, czy mi się to uda. Ponieważ no, uznałem jednak, że fajnie było zrobić czasem taki troszkę dłuższy odcinek, gdzie troszkę więcej czasu poświęcam na tą grę, żeby po prostu nie robić takiego spamu odcinkami. Tak więc dzisiaj będzie troszkę dłuższy odcinek, 3 dni sobie zrobimy, nie będzie on trwał 20 minut, będzie trwał pół godziny, tak więc mam nadzieję, że się cieszycie i mam nadzieję, że zostawiacie łapeczki w górę. Dobra, puf, 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 rozpoczynamy naszą akcję, kurczę, przetapianie. Dobra, dość szybko to zrobimy. Postaram się to zrobić jak najszybciej. Na razie mamy czas 2 minuty 37, więc spoko. Bez tragedii. Śpieszmy to, od ciebie bierzemy. Chcesz łuk, dobra. Już się robi łuk. Łuk oczywiście kamienny, wiadomo. Kryształowy. Kryształowy łuk kamienny. To brzmi troszkę dziwnie, ale tak mniej więcej to wygląda. Dobra. Robimy to. Pyk. Tu trzeba być bardzo ostrożnym. Nie przesadzić z tym naciąganiem tego łuku. No i dobra, pod kamień oczywiście robimy. Mamy najwięcej tych kamiennych i takich śmiesznych zakręconych. Tylko kurczę, nie mam grotów ani nic tutaj sensownego. O, pod ciebie mam zakręcony. Dobra, idealnie. Perfekto. Dobra, łuk skończony. W ogóle ten kurczak jest bez czapki. To wygląda okropnie. Nie lubię takich kurczaków. Są strasznie takie łyse. Nie mają takiego grzebienia śmiesznego. Dobra, rozpalone w piecu i pociągamy za wajchę, pyk, wylewamy, robimy fajny odlew, super, 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 nice, perfekt, lodowych nie potrzebuję, miałem robić to szybko, a robię to i tak wolno, więc na jedno chyba wyjdzie, dobra. Zrobiono, no i to już jest kogo, zobaczcie, kurczę, jaki grzebień czerwony, pięknie. Score 20, zrobiono. Buławę chcesz, Boże, czemu te buławy ciągle chcecie, żeby robić? Nie lubię robić buławy ze złota, nie mamy już w ogóle diamentu, więc pozdro. Już tak powiem, w sklepie możemy kupić już, złoto tylko. Dobra, kupimy. Kończą mi się kryształki. Chyba będę musiał zlajkować ich stronę, żeby dostać 100 tych niebieskich, zielonych, fajnych kryształeczków. Więc chyba wiecie, co zrobię po tym odcinku. Co nie? Lód to, dobra, to jest nam potrzebne. Double X, złoto. I przetapiamy. Super. Chyba będziesz pierwszy do odlewu, takie mam wrażenie.
szybko, żeby tam, kurczę, czuję, że... Nie, zdążyliśmy, dobra, spoko. Okej. Dobra, ogień nam się zwiększył i możemy odlewać, super. To chyba będą już ostatnie 4 bronie, które robię. Tak, to będą ostatnie 4 bronie, które muszę zrobić, tak więc na spokojnie możemy sobie połączyć te wszystkie tutaj elementy w jedną fajną całość, super. To jest mi potrzebne, zdecydowanie, definitely. Dobra, plus jeszcze, no pójdźmy troszeczkę w życie. Małe serduszko na końcu, żeby takie fajne zakończenie wyszło. Podwójna siekiera, 99%, kurczę, byśmy mieli w construction 100. Dobra, maska, ech, tego nie lubię. Ale cóż, na wyjścia, trzeba to zrobić. Jest najmniej przyjemna minigierka z tej gry, tak uważam. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie. Jeżeli się zgadzacie, to możecie napisać w komentarzu. Bo trzeba klikać i dopasowywać, jest takie... nie chce mi się, że tak powiem. Dobra. To. I to. Super. No i dobra, okej, wyszło nam całkiem spoko. Jeszcze dwie rzeczy do zrobienia, super. O, i w ogóle blokujemy drugą umiejętność macki, właściwie buławy. I nie drugą umiejętność, tylko tak jakby drugi żywioł. O, tak to powinno się nazywać profesjonalnie. Drugi żywioł. Dobra. 6 damage'u. Big. Great. Dobra. I może, co by tu... O, sporo mamy tego. Kamienie. Trójeczkę, kamyczki. Dobra, pod to już mamy. Mamy bardzo mało pod kamienie, więc warto było w to zainwestować. Super. A taki, w sumie taki średni mieczyk. Średni mieczyk dla średniego prosiaczka. Papa. Tararara. Rozciągamy ten łuk do granic możliwości. Super, czy mam tutaj coś jeszcze? Nie mam nic tutaj już, co by mogło mi się przydać. Więc załóżmy to. W sumie to. Przydałoby się dokupić jakieś groty do strzał. Listy lodowe. Mech. Mech. Mech, że tak powiem. Dobra. Ukończony, super. Dobra, kolejny łuk zrobiony. Dobra, możemy iść walczyć. Możemy iść walczyć, to jest dopiero nasza pierwsza... Ej, 47, całkiem ładny bonus. To jest dopiero nasza pierwsza walka, a dzisiejszy odcinek będzie trwał dość długo, tak więc przygotujcie się, bo jeszcze dwie walki przed nami. Dobra. Te walki są super. Nie dosyć, że zbieramy tu jakieś kryształki, też używamy jakichś super fajnych umiejętności. I to jest całkiem spoko. Dobra, pokonani. Udało nam się pokonać ich wszystkich. Dobra. O, ty jesteś jakimś bossem, na ciebie muszę zrobić pełną moc. Okej. Mam złe przeczucia co do tego, ale może jakoś sobie poradzimy. I znowu ten wielki. Nie lubię. On jest teraz chyba sparaliżowany. Tak, jest sparaliżowany, super. Jeszcze trzeba będzie to dokładnie przetestować. Troszkę się odleczymy. Jesteśmy już za połową, a mamy połowę życia. Więc teoretycznie całkiem spoko nam idzie. A tak 20 ile na minutę. Okej, czyli ten taki zakręcony wirek to jest po prostu wiatr. Okej, to się wszystko wyjaśnia. Myślałem, że są takie obuchowe bronie, czyli takie okruszające, bo taki wiecie. Wirek zakręcony zazwyczaj kojarzy mi się właśnie z takimi rzeczami typu właśnie obuchy jakieś. Dobra, ostatnie do wykonania. Już ostatnim żyć. Roślinka nam została jeszcze. Jest to samo na ostatki życia. O, oh, Jesus! Ale mi pierdzieła. Jaka roślinka. Jezus, ej, to było naprawdę niebezpieczne. Ta roślinka była niebezpieczna. Muszę przyznać, była po prostu hardkorowa do pokonania. Już się przez chwilę bałem, że jej nie pokonamy. Dobra, przyspieszyłem to troszeczkę. Prawdopodobnie nie wbiliśmy jeszcze 25 poziomu, ale zaraz sobie to sprawdzimy. Nowa broń, Spike Mace, czyli taki jakby buława z łańcuchem w tym stylu. Tu. Następnie będziemy tu. No okej, okay, spoko. Uf, 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 uf. Okej, okay, elektryczne. Tego by jeszcze chyba w sumie nie było. Bardzo dużo elektrycznych i troszkę zielonych. Dobra.
Okej, okay, spoko. Zobaczmy sobie. Dobra, mamy 25 poziom, super. Dobra, co możemy stworzyć? Nowy design. Bow of Poison Bow, okej. Mam tu na pewno coś zaznaczone. Ciebie mam zaznaczone. Tarcza, no w sumie czemu by nie? Mam coś, co by po prostu tak jakby zadawało obrażenia od... Takie potrzeby obrażenia od tego. Piorunków? Ciekawe. Mam coś na piorunki. Nie? Nie? Piorunkowa tarcza może jakaś? Nie? Ej, na beskid, to chyba nie mam nic na piorunki. Może łuk jakiś piorunkowy? Nie ma. Kurde. Jest, dobra. Jest broń piorunkowa, ale niestety... Nie mamy Guard XL23 i Grip GL19. 23 i 19. Guard 19. Nie ma. I Grips 23. Nie ma, ale mamy możemy sobie jakieś dodatkowe piorunkowe rzeczy kupić. Typu na przykład to. Albo na przykład to. XL23. Ores. O, możemy kupić sobie kryształy. Tłumacz, nie stać nas, no oczywiście. No to pozdro, że tak powiem. Buławę chcesz, dobra. Mamy też... Zaraz, to jest nowa, Spiked Mace. To jest ta zwykła, więc sobie ją ulepszymy, bo zaraz będziemy mieli drugą statystykę odblokowaną. Więc całkiem spoko. I ją zrobimy chyba ze stali, bo stali mamy po prostu za dużo. Zdecydowanie za dużo stali. Tak więc lecimy. I zobaczmy, co ty chcesz. No oczywiście, jak zawsze, łuk standardowo. I czy mam jakiś łuk do odblokowania? Okej, okay, liściowy. No dobra, niech będzie. Może się przydać nam łuk na liście. Mamy 3, więc warto było zrobić to z kryształów. Puf, puf. Super. Tu już nam się idealnie temperatura rozgrzała do odpowiedniej temperatury. Właśnie temperatura do temperatury. Nie wiem, co ja dzisiaj gadam. Jakieś dziwne rzeczy. Dobra, never mind. Nie, to będzie bardzo długo trwało, więc warto będzie dokończyć to, co nie lubię robić. Czyli... I co? Pod ogień? Nie pod ogień. Pod kamyki? Też nie pod kamyki. Nie mam pod... No teoretycznie powinno zadziałać. No i pod piorunki na pewno. Na pewno pod piorunki będę chciał to zrobić. Pod tam. Czekaj. Perfekt. Dobra. Nie lubię robić buław, ale no cóż, nie ma wyjścia. I skończyłem ją. Ej, bo tam już mi chyba się w piecu po prostu coś... Ej, no idealnie. Że tak powiem kalkulatoret. Wykalkulowany idealnie przy ściutku. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Naciągamy łuk, pięknie. Tak, tak. Dobra, chyba jest ok. No i oczywiście pod piorunki, bo piorunków mamy tu najwięcej. Plus ewentualnie może coś pod liście troszeczkę zainwestujemy. Czy mam coś jeszcze pod piorunki? Nie. Pyk, dobra. To zrobimy sobie takie strzały. Pam, pa 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 pa. Co chcesz? Miecz chcesz? Dobra, spoko. Który miecz? Który miecz? No oczywiście piorunkowy. No to chyba bez zastanowienia nawet powinienem kliknąć piorunków na najwięcej, więc warto by było. Co chcesz? To chcesz. Pyk, dobra, robimy. Kamienie czy woda? Już mamy drugie odblokowane. Tu jeszcze nie mamy drugiego odblokowanego, więc warto by było zrobić to. Okej. To chcesz? To chcesz. Już się robi. No tak, to będzie całkiem dobrym wyborem. Niech będzie ze stali. Może być ciężko pokonać ogólnie wszystkich bossów, ale miecz chcesz, okej. Mieczyk, jaki mieczyk ci zrobimy? No pewnie, że ten, no kurczę. Nie ma co się zastanawiać nawet. Dobra, cztery piece mamy. Może być ciekawie. Zobaczymy, ile da mi się zrobić. Może też jedną broń da mi się zrobić. Wyszło to najlepiej, ale mam nadzieję, że możemy dodać pod życie. Pod piorunki, no oczywiście,
Kurczę. I podliście, czemu by nie? Dobra, i jeszcze końcóweczkę taką założyć. Why not? Dobra, fajny mieczyk wyszedł. Mam nadzieję, że im się tam nic nie rozgrzało do złych temperatur. No dobra, bez tragedii. Dobra, ładny oddech tutaj zrobiliśmy, super. Noż ty, będzie na czerwono. No, czuję, że to będzie bardzo słabe. Nie pokonamy tych wszystkich bossów, takie mam wrażenie. No, troszkę tutaj skrzaczyliśmy. No ale zobaczymy, może się uda, może się uda, może nasze umiejętności jednak dadzą, dadzą odpowiedni ten. Odpowiedni. A. Zabrakło mi słowa znowu, dobra, nieważne. Dobra, robimy sobie tą broń. Okej. Super. W sumie już nie mam co nawet założyć, to jest najgorsze. To jest najgorsze. 100, 100, 100. No zrobiłem perfekcyjną broń, ale co z tego? 9. Zero, dobra. Woda, nic tutaj przydatnego nie ma. Serio. Kamień. Nie. Uy. Bez boostów, jak już zrobię bez boostów, to na pewno nie damy rady. No chance. Nie wierzę w to po prostu, żeby cokolwiek tutaj się udało. To jest po prostu, ta walka jest skazana na porażkę. Tu. Mam ostatnie podwójna siekiera. Oh my god. Dobra, zrobione. Gitara. No i cóż, będzie to ciężka walka. Oj, będzie ciężka. Perfekt. No perfekcyjnie zrobiłem. Jeszcze raz 100%? No niestety nie. Forging troszkę nam się nie udało. No ale mamy bonus w postaci 52 kryształków, super. Tyle, że będzie ciężko nam pokonać jakiegokolwiek bossa, już to widzę. Ich jest tutaj... Wow, ich jest tutaj za dużo. No już widzę, dostajemy w ziele, jak już na pierwszym. Troszeczkę oberwaliśmy. Nie mogę umiejętności moich zużywać na wszystkich. Wszystkich naraz, tak jak umiejętności. Muszę to jakoś fajnie rozdysponować. Okej. Okay. Jesteś piorunkowy? Nie jesteś piorunkowy. No i tak żyjemy na sobie. Dobra, odleczeni. Super. Jesteś ognisty? Nie jesteś ognisty. No, ale i tak użyjemy ognia, bo ognia jest super. Ogień podpala i zadaje takie obrażenia overtime. Bardziej spoko. Kolejny jakiś tutaj. Zielony. Najważniejsze, żeby co cooldown używać leczenia. Co cooldown. Bez zastanawiania się nawet. Dobra, no i się, no w sumie chyba damy radę. Chyba. Żeby to więcej leczyło, byłoby spoko. Jeden już odpadł, ale to jest przedostatni. O my god. Dobra, dostałem nam ostatni do pokonania. Wszyscy mają bardzo mało życia, więc tak powiem, no, podbramkowa sytuacja. Połowa życia mi zostało. Jedno machnięcie i może mnie skasować. Dobra, ale był sparaliżowany, tylko chodzi. No w sumie daliśmy radę, więc bez tragedii. Dobra. Bez tragedii. Daliśmy radę, więc jest super. Okej, okay. Znajdź 30 epickich designów broni. Zrobione, udało się. I no prawie 26 poziom. Troszeczkę nam brakło. Troszeczkę nam brakło, tak więc troszkę, że tak powiem, smutek. No i dobra, continue. Dobra, tak jak obiecałem, jeszcze jeden dzień sobie zrobimy, żeby nie było. Odblokujemy sobie nową umiejętność. No, akurat równiutko na X-iku. Nową umiejętność sobie odblokujemy. Uf, tutaj nasz pieseł coś nam powie. Dużo kamiennych. Oj, bardzo dużo kamiennych. Bardzo, bardzo dużo kamiennych i wodnych. Czyli kamień i woda nas najbardziej teraz interesuje. Co my tu mamy? Cześć. Cześć łuk. Okej, nie mam. Nie mam.
mam wszystkiego. Tarczę mam. Tarczę mogę zrobić też szczęśliwą tarczę. Z golda. W sumie moglibyśmy ją zrobić, choć ktoś będzie chciał tutaj tarczę w ogóle. Ława, spoko. Już się robi. Ani ta nie jest dobra. Może jak zrobię tą, to mi się odblokuje coś dodatkowego. Nie jest dobra, więc zrobimy ją ze stali. Dobra. Przejrzyjmy sobie jeszcze te designy w międzyczasie. Lód, okej. Ogień. Średnio to wygląda. Możemy sobie zakupić kształy i złoto. I to będzie całkiem dobry sposób. Dobry sposób, dobry pomysł. Okej, nikt nie przychodzi. No to co? No teraz przyszedłeś, kurde. Przyszedł akurat, jak ja tu zacząłem coś robić. Zacząłem wytwarzać jakąś broń, a tutaj sobie koleś po prostu. No cześć, siema, przyszedłem. Elo, co nie? Tak o. Tu. Okej. Ani ta nie jest dobra. Serio, ogień. Po co mi to? Dobra, joro, niech będzie ognista. Ech. Zrobiłem ze złota. Może się przyda. Czy chcesz tarczę? Kurde, nie chcę tarczy. Czemu nie chcesz tarczy? Okej, ogień to. Niedobrze, a tu odblokujemy sobie już trzecią w sumie. Możemy zrobić sobie okrągłą. Tą okrągłą tarczę możemy sobie zrobić. To jest niegłupi pomysł. Ona była ze złota, z tego co pamiętam. Ej. Dobra, niech będzie. Nie chcę nic popsuć, bo po prostu tutaj już może być naprawdę ciężka walka. Może nie być łatwo, ale myślę, że damy radę. Dobra. Tarczę chcesz, dobra. Co chcesz? Buławę, jak zawsze. Najgorzej. Ech. Dobra, tą zrobimy, coś się nam powinno odblokować. W sumie tą po skończeniu tej już nam się odblokuje, ale jak to się mówi, YOLO. Okej. Nikt nie chce tarczy. Właśnie, ja zacząłem robić tarczę. Czemu nikt nie chce tarczy, a zacząłem robić tarczę? Chyba jakiś upośledzony jestem, serio. Dobra, wycofajmy się na razie z tego. Łuk chcesz. Ej, poszedł sobie. Dobra, okej, dobra. Już myślałem, że mogę jakiegoś, tak jakby innego tutaj przywołać. Kolegę. Dobra, nieważne. Okej, dobra. No i co, zrobiłem tarczę, której tak naprawdę nikt nie chciał. No to brawo, po prostu zaczynam się za bardzo śpieszyć. I wychodzą z tego takie jakieś dziwne rzeczy. Okej. 10 życia? Nie, nie. To może mnie uratować. Finish. Mam nadzieję, że chociaż jeden będzie chciał tarczę. Chociaż jeden. Jest, dziękuję ci. Nie, dobra. Robimy tam tarczę, okej. Zaznaczone było ogień. Spoko. Robimy tarczę szczęścia. I zaznaczone było coś jeszcze. To było zaznaczone. Super. Epic weapon, you crafted a clover shield. W końcu. Wtedy nie udało mi się skraftować w poprzednim odcinku tej, albo dwa odcinki do tyłu tej broni. Ech, dobra, mackę, robimy. Reszta, o, już nie mam wyjścia. Ale w sumie to możemy skończyć. I zobaczymy, co z tamtej kryształowej nam wyjdzie. Ja mogłem troszkę inaczej. No i dobra. Okej, kamień. W sumie nie będzie aż tak źle. Ej, woda! Zapomniałem całkowicie o tej wodzie. Dobrze, teraz spojrzałem. Wszystko inwestowałem w ten kamień, a całkowicie zapomniałem o wodzie, która jest również bardzo potrzebna. Noc, no to super. Bardzo quality, że tak powiem. Dobra. Spoko, i co potrzebujemy? Co potrzebujemy? Dobra, ach, ta minigierka, jak ja ją uwielbiam po prostu. Najlepsza minigierka ever. A jeden za dużo, ten na dole. No ale dobra, trudno. No i co, nie mam wyjścia, robimy coś pod wodę. Bo jest wody w sumie tyle co kamienia. Czyli całkiem sporo. Może końcóweczkę pod kamień, tak w sumie dla odmiany.
troszeczkę inaczej zagramy. Dobra, jeszcze dwie broni, siekierka i łuk. Dobrze. Na pewno ta, okej. Lut albo to. Nie ma znaczenia. Lepiej kryształową, będzie miała najwięcej statystyk. Plus jeszcze łuk. Jaki chcemy łuk? Hym. No kamienny, co nie, chociaż nie wodny. Nie, wodę już mamy pod kamień. Zróbmy jeszcze sobie łuk. Z kryształków. Czemu by nie? Ostatnie dwie broni i lecimy na walkę i zablokujemy sobie ogólnie nową umiejętność, więc będzie bardzo fajnie w następnym odcinku. Będziemy mieli już nową umiejętność do przetestowania. Dobra. Troszeczkę leciłem tutaj, ale chyba nic złego się nie stało z tego co widzę. Ej, halo, halo. Prawie bym o tym zapomniał, to najgorzej. Dobra, pofuków. Dobra, zrobione. Dobra, zaczniemy od łuku. W sumie jak już tu jestem, to czemu by nie? Moc, naprawdę. Nie mam nic. Nie mam nic. Jejku. A nie, mogę pod wodę zrobić. Też tyle. Kamień. Kamień i woda. To jest najbardziej istotne, co mogę tutaj zrobić. Super, no i prawie już odblokujemy sobie kolejną umiejętność. Super, no i dobra, siekierka. Musimy ją dokończyć. Dokończyć siekierkę. Woda. W sumie to chyba już nie potrzebuję tego, już tyle tych umiejętności zmarnowałem. Lepiej zostawię je sobie na później. Tu mam całkiem sporo. Jeden, dwa pióra. W sumie weźmy, pójdźmy. Szczęście troszeczkę. Finished. Board axe. Super. Zrobiono. No i dobra, jaki bonusik? 45. No nie jest to jakiś super wielki rekord, ale całkiem spoko nam wyszło. Preparing for battle. Dobra, lecimy z bitwą. Pa, pa, pa. Dostał chwilę. Ostro. Nawet nie musiałem używać żadnych umiejętności. Dobra, ulecieliśmy troszeczkę. Moi wojownicy. Wojownicy szczęścia. Ty jesteś. Tam jest. On jest teraz chyba sparaliżowany z tego co widzę. Nie atakuje, więc spoko. Oczywiście uleczenie, jak mógłbym tu zapomnieć. Jesteś tym liściastym, też jest jakiś super potężny. Czonko, boko. Dobra, czterech jeszcze zostało nam przeciwników do pokonania. Sparaliżujemy. Wiesz, nie atakuje, jest sparaliżowany, ale atakuje. W sumie dziwne. Może to nie jest w ogóle paraliż, może mi się tak po prostu tego wydaje. Ale dobra, nieważne. Działa? Działa. Jakieś tam obrażenie na pewno zadaje. Wygląda to aż tak tragicznie, jeden zginie na pewno. Już zginął. A reszta powinna sobie dać radę z tym ostatnim przeciwnikiem. Wszystkie umiejętności. Pokonani! To jak łatwo poszło. Dobra, skrzyneczka. Dawać mi skarby. Po. Battle complete. Dobra, zobaczmy co dostaniemy. Dostaniemy pójść kolejny poziom? Może się uda. Kolejny poziom jest 26. Spike Sharpener. Okej, fajnej rzeczy troszkę dostaliśmy. Znowu dostaliśmy koniczynkę, fajnie. Przyda nam się na szczęście. Że tak powiem. No i dobra. No i co? Udało nam się chyba już odblokować nową kolejną rzecz. Armatkę kolejną. Booster Bomb. Co robi Booster Bomb? Ciekawe, no bo zaczęło się robić troszkę nieciekawie. Obstawiam, że Booster Bomb po prostu przyspiesza moje ataki albo boostuje moje ataki, coś w tym stylu. Więc może być ciekawie. Dobra, zobaczmy jacy będą przeciwnicy. Piorunkowi, wodni. Piorunki i dużo wody. Spoko, ej, w sumie bardzo dużo wody i troszkę mniej piorunków.
jak najbardziej okej. No i dobra, w tym miejscu sobie kończymy ten kolejny odcinek z Jack Smitha. Mam nadzieję, że się wam podobało, mam nadzieję, że złapkowaliście i zapraszam was na kolejny odcinek. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!